Tak wygląda rynek w mieście. Hysibus, Hociebus, Kotbus. I niedaleko od tego rynku, na którym sobie można wypić kawę albo coś zjeść, znajduje się właśnie serbski muzeum, Wendyszes Muzeum. Możemy to zobaczyć tutaj na drogowskazie. To dosłownie kilka kroków od rynku, czego bardzo dużo ludzi nie wie. Oto Mölnstraße, Młyńska Droga. Tutaj właśnie, w samym sercu Starówki, znajduje się serbskie muzeum. To ten mały zielony budynek. Przed muzeum stoi ciekawa figura. To figura znanego z serbo-łużyckich sag Nekusa albo wodnika. Przyjrzyjmy się mu troszeczkę bliżej. Zaraz wejdziemy do środka i zwiedzimy najnowszą wystawę. Na ten moment w Muzeum Serbo-Łużyckim w Hociebuszu znajduje się także wystawa czasowa fotografii Tomasa Klebera. Tomas Kleber, on dokumentował przede wszystkim życie na wsi, także na wsiach serbo-łużyckich. Tutaj na przykład mamy zdjęcia prezentujące typowe dolno-łużyckie i górno-łużyckie obyczaje. Mamy tutaj na przykład śpiewanie wielkanocne, mamy tutaj wielkanocną kawalkadę jeźdźców, mamy tutaj także na innym obrazku, na przykład pierwszą komunię świętą z Budziszyna i widzimy, że dziewczynka nosi tradycyjny serbo-łużycki strój ludowy właśnie z Budziszyna, strój katolickich serbo-łużyczan. Znajdujemy się na pierwszym piętrze muzeum. Być może zwróciliście już uwagę, że wszystkie napisy i teksty tutaj w Muzeum Serbo-Łużyckim są dwujęzyczne, niemiecko-dolno-łużyckie. Przyjrzyjcie się na przykład temu tekstowi. Na górze po dolno-łużycku, a na dole po niemiecku. Oczywiście po renowacji muzeum posiada także ciekawą multimedialną ofertę. Są to liczne filmy, a także teksty nagrane przy ludziach ze wsi, ich świadectwa, których można posłuchać bardzo wygodnie na słuchawkach. Wystawa w tej sali może zachwycić wszystkich, którzy interesują się regionalnymi strojami ludowymi. W tym przypadku chodzi oczywiście o stroje z Łużyc Dolnych. Proszę, popatrzcie sobie na to bogactwo. Oczywiście wszystkich zainteresowanych przy okazji zapraszam, aby osobiście odwiedzili Serbo-Łużyckie Muzeum w Hociebuszu, ale jeśli nie możecie, to popatrzcie na film, który dla Was nakręciłam. Z tyłu za tymi strojami, jak widzicie, są obrazy, które przedstawiają różne wydarzenia z życia Serbo-Łużyczan. Na przykład na obrazie, który teraz Wam zbliżam, jest pokazany pogrzeb. Widzicie tutaj także stroje pogrzebowe serbo-łużyckie, które są białe, o czym już kiedyś dla Was pisałam. Taki czarny strój na przykład i do tego biała lapa, czyli nakrycie głowy, był strojem kościelnym ewangelickich Serbów. Jak już wspomniałam, muzeum ma także dużo ciekawych multimedialnych prezentacji oraz filmów. Tutaj na przykład możemy zobaczyć film, jak powstaje dolno-łużyckie nakrycie głowy stroju ludowego, czyli tak zwana lapa. Nie możemy zapominać, że wśród serbo-łużyczan wiara odgrywała wcześniej bardzo dużą rolę. Dlatego w Serbo-Łużyckim Muzeum w Hociebuszu jest również wystawa dotycząca pobożności serbo-łużyczan, tego w co wierzyli wcześniej oraz oczywiście katolicyzmu. Tu na Dolnych Łużycach obecnie są jeszcze luteranie, kościół ewangelicko-augsburski, który odprawia mszę w języku dolno-łużyckim.
Istnieje też specjalne towarzystwo dla języka serbołużyckiego w kościele, które tym się zajmuje. Po lewej stronie widzimy jednak coś bardzo ciekawego. Na przykład widzimy tutaj postacie wyryte w kamieniu różnych bożków, tudzież pewną tajemniczą twarz, która znajdowała się na kościele w Gołyniu, niemieckie Galn. Co przedstawia? Czy to jakiś pradawny przedchrześcijański bożek serbołużyczan? Oczywiście na nowej wystawie w Serbołużyckim Muzeum w Chocieburzu nie mogło zabraknąć eksponatów dotyczących języka dolnołużyckiego, a także znanych dolnołużyckich pisarzy, których możemy tutaj podziwiać. Na końcu tego pomieszczenia znajduje się również plakat, który mówi o tym, że znajomość, co najmniej powiedziałabym, dwóch języków jest cool, jest bardzo fajna. Miejmy nadzieję, że rewitalizacja języka dolnołużyckiego w pewnym stopniu chociaż się powiedzie.